W tym roku już do maja było 9 w dużych ogólnoniemieckich mediach, pojawiły się 9 razy już określenia. W całym świecie w dużych mediach 57 razy, ale najbardziej boli te niemieckie określenia. One istnieją, my w odpowiedzi już szykujemy dwa procesy przeciwko bawarskiej telewizji i szykujemy jeszcze raz do sprawy Focus Online, ponieważ uznano, że nie może domagać się zadośćuczynienia, chociażby poprzez przeprosiny, nie może się domagać więźniarka dr Luberda Zapaśnik. W związku z tym mamy teraz więźniarkę Majdanka, która występuje właśnie przeciwko Bawarskiej i przeciwko nim. Mamy wypracowaną doktrynę. Teraz te procesy będą już nie 8-9 lat, gdy walczyliśmy o wypracowaną doktrynę, tylko będą szybko biegły. I sędziowie będą w jakiś sposób związani tymi ustaleniami niewątpliwie renomowanego sądu apelacyjnego w Krakowie. Czyli będzie, bo mamy i dobro osobiste wypracowane, już w komentarzach nasze sprawy no właśnie, się pojawiły. Tak, już, doktryna już jest. W literaturze już są, już prawda, fachowej, nie mówiąc uczą, o mediach. Już się tak. uczą na studiach, że tak powiem, poszerzył się katalog chronionych dóbr o godność narodową i tożsamość narodową. Są nasze prawa, które są naruszane obywateli. Mało tego, w warszawskim sądzie powiedziano, że nie tylko więzień, ale jego potomkowie, każdy, kto poczuwa się do więzi z historią, pielęgnuje to, wykaże swój właśnie ten szczególny stosunek, ma także prawo jako osoba dotknięta może także domagać się ochrony. To jest pewnym precedensem. To jest precedensem. To może być spory między sądami, ale na razie więźniowie, póki jeszcze żyją, się cieszyć, prawda? Że są żyją, z nami, tak. Będziemy walczyć. Ze związkiem nawiązaliśmy współpracę byłych więźniów tak, i teraz będzie spotkanie u ministra do spraw kombatantów i będziemy.